przechodzisz, przejeżdżasz, obserwujesz i w pewnym momencie widzisz, że da się wejść. Skoro da się wejść, no to warto by było z tego skorzystać. Tak było i tym razem. Zapraszam. Gdy już udało nam się dostać do środka, wnętrze zrobiło na nas piorunujące wrażenie. Z jednej strony ciemno, z drugiej strony dochodzące z góry przebłyski słońca w kolorze czerwonym. Dlaczego czerwonym? A to z powodu tej właśnie czerwonej plandeki rozwieszonej na spalonym dachu przez poprzednich właścicieli celem zabezpieczenia tego obiektu. Ta potężna wieża ciśnień ma kształt walca o średnicy 26 metrów. Jej wysokość to 50 metrów, czyli naprawdę kawał solidnej konstrukcji. Wieża została zbudowana w latach 1905-1908, a wycofana z eksploatacji w 1985 roku. Postanowiliśmy zwiedzić ten obiekt i jedyny sposób, żeby dostać się na górę, to piękne, metalowe, kręcone schody z brakującymi fragmentami stopni. Gdy dostaliśmy się na pierwsze piętro, pierwszą kondygnację, widać w całej okazałości w tym momencie wysokość tego obiektu. Możemy spojrzeć wysoko do góry, na jakieś 10-12 metrów może wyżej. Widzimy zniszczone, zbutwiałe drewno stanowiące, powiedzmy, wieniec podtrzymujący tą górną część. Postanowiliśmy również zwiedzić podziemia. Ta wieża ma naprawdę bardzo fajną część podziemną. Schodzisz na poziom jakby minus jeden, wchodzisz w cztery tunele, one kończą się w takim korytarzu biegnącym dookoła. Przepięknie to wszystko jest zbudowane z cegły. No powiem wam, naprawdę zachwycił nas ten obiekt. Żeby się dostać do góry, musielibyśmy wejść kolejnymi kręconymi metalowymi schodami, ale doszliśmy wspólnie do wniosku, że Odpuszczamy z racji korozji tego elementu oraz faktu, że w naszym wieku kości się już naprawdę długo zrastają. Na sam koniec możemy mieć nadzieję, że ten obiekt znajdzie kiedyś właściciela, który przywróci mu świetność, bo naprawdę jest zachowany, wiadomo, z pominięciem dachu, w bardzo fajnym stanie i stanowi piękną perełkę architektury tego miejsca. Cześć.